Czego uczy mnie Biblia w 25 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej? Mamy tam omówione ostatnie dni Abrahama. Ostatnie dni Abrahama można przedstawić w kilku punktach. Pierwszym z nich jest drugie małżeństwo Abrahama. Początek tego 25 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej pokazuje nam Abrahama wstępującego po raz drugi w związek małżeński. Opis tego drugoplanowego tutaj wydarzenia z pewnością nie bez powodu został tutaj zamieszczony. I zasługuje na naszą uwagę z powodu ścisłego związku z treścią poprzedniego 24 rozdziału. Dzięki proroczym pismom Nowego Testamentu wiemy, że po zabraniu oblubienicy Chrystusa do nieba potomstwo Abrahama po raz kolejny odegra ważną rolę. Tak więc w obrazie wtórnego ożenku Abrahama, mającego miejsce po ożenieniu się Izaaka z Rebeką, Duch Święty podejmuje na nowo dzieje abrahamowego potomstwa, pokazując nam poboczne okoliczności życia tego patriarchy i jego potomków. Jak już poprzednio zauważyłem, pierwsza księga Mojżeszowa unaocznia nam zasady relacji Boga z ludźmi. W księdze tej relacje te przedstawione są w obrazach. Podczas gdy Nowy Testament rozwija je szczegółowo w formie nauki. Mowa obrazowa jednak w sposób szczególny przemawia do naszych serc. I przykład. Ezaw. Ezaw sprzedaje swoje pierworództwo. Koniec tego 25 rozdziału przedstawia nam kilka praktycznych zasad. Charakter i życie Jakuba omówię później. Zanim to zrobię, chciałbym jednak skupić uwagę na zachowaniu Ezawa. Serce człowieka takie, jakim jest z natury, nie przykłada żadnej wagi do spraw Bożych, ponieważ nie zna Boga. Jego Boże obietnice nie przedstawiają dla niego żadnej wartości, ani nie mają mocy przyciągania. Widzimy to na przykładzie choćby obietnicy życia wiecznego dla każdego, kto uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi. Każdy, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Ale ludzie religijni, którzy są ludźmi niewierzącymi, w ogóle nie przykładają do tego, co Pan Jezus obiecał, żadnej wagi, nie ma to dla nich żadnej wartości i nie zamierzają z tego skorzystać. Jest to bardzo znamienne, że Boże obietnice nie przedstawiają dla człowieka naturalnego żadnej wartości, ani nie mają przyciągania dla niego. Jest to jednocześnie powód, dla którego rzeczy doczesne znaczą dla człowieka tak wiele i wywierają na niego tak wielki wpływ. Nieodrodzony człowiek ceni jedynie to, co namacalne i widzialne, gdyż w przeciwieństwie do męża wiary kieruje się tym, co widzi, kroczy w oglądaniu, a nie we wierze. Dla niego teraźniejszość, tu i teraz, jest wszystkim. A przyszłość jest niepewna i nieznacząca. Oto, mówi Ezaw, jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo? Tak mówi pierwsza księga Mojżeszowa, 25 rozdział, werset 32. Osobliwy wniosek. Teraźniejszość wymyka mi się z rąk, dlatego gardzę przyszłością. Rezygnuję z przyszłości, nie interesuje mnie wieczność. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem.
I to widzimy niestety w pierwszej księdze Mojżeszowej, 25 rozdział, 34 werset. Na takiej samej zasadzie Izrael wzgardził ziemią rozkoszną, jak czytamy w księdze Psalmów 106, 24. Psalm 106, werset 24. Później zaś wzgardził Mesjaszem, co widzimy w księdze Zachariasza, 11 rozdział, 12 werset. Tak też zaproszeni goście wzgardzili zaproszeniem na wesele, o czym czytamy w księdze Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, 5 werset. Człowiek nie ma serca dla sprawy Bożej. Potrawa z soczewicy więcej dla niego znaczy niż prawo do dziedziczenia Kanaanu. Właśnie powód, dla którego Ezaw zlekceważył pierworództwem, powinien był uczynić go w jego oczach czymś wielkim i wartościowym, o co warto zabiegać. Im więcej zauważam przemijalność i nicość teraźniejszości, tym bardziej powinienem uchwycić się przyszłości Bożej. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość, i o tym mówi nam drugi list Piotra. Wersety 11 do 13 z rozdziału 3. Takie są Boże myśli, a tym samym i myśli wiary. Rzeczy widzialne przeminą. Czyż z tego powodu mielibyśmy gardzić rzeczami niewidzialnymi? O nie, teraźniejszość mija niczym cień. Gdzie mamy szukać zatem ucieczki i pocieszenia? W oczekiwaniu i przyspieszaniu nadejścia Dnia Bożego. Takie jest nastawienie odrodzonego serca. Wszelka inna postawa to postawa bezbożnego, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje, o czym informuje nas list do Hebrajczyków, rozdział 12, werset 16.